Dobry wieczór. Bardzo miło mi tutaj Państwa gościć. Ja się nazywam, pewnie Państwo mnie kojarzą, nazywam się Filip Bobek. Będę dzisiaj prowadził dla Państwa ten kawałek. To jest temat o pięknie. I stąd decyzja, że będę prowadził ten kabarek ja. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, bo były castingi, czy to będę ja, czy Mateusz Damiński. Naprawdę szliśmy do łeb w łeb. On dostał więcej punktów za muskulaturę, ja dostałem więcej za ciało. Znaczy za ciało, za twarz. No, chciałem tak sprawdzić czujność, nie jest najlepiej, ale spokojnie, jeszcze możemy. W każdym razie zadecydowało to, że jakby, prawda, mój ojciec nie nadawał na SB. Do tego wszystkiego ja jestem z Gdańska. Także tak. Oczywiście, proszę Państwa, nabrałem Was. To ja. Jestem Filip Bobek. Chciałem właśnie zaprezentować takie coś, że teraz powiedzieliście, no pięknie. Prawda? Że nabrał nas. No pięknie. Czyli że jakby to piękno też ma jakiś inny taki wymiar, taki słowny, że no pięknie. To można, na przykład czasem rzeczy się zdarzają niepiękne, mówimy właśnie to no pięknie, że wchodzimy, ktoś rypie naszą żonę czy partnerkę, no pięknie. A w rzeczywistości to pięknie nie jest, prawda? I tutaj też jest to piękno, niesamowicie jak to działa ten umysł ludzki, że na niepiękne rzeczy mówimy no pięknie, bo gdzieś jest nasze takie dążenie do piękna. Prawda? Mimo wszystko chcemy być piękni, nawet gdy ktoś rybie naszą żonę. Co się zresztą w różnych formach objawia. Na przykład, bo coś na przykład jest piękna kobieta, prawda? Ale ona też jakby ma coś takiego, że potrafi się oszpecić na przykład ubiorem jakimś. Tam pani, to nie będę pokazywał, jak bo to trochę nie wypada, no ale jest piękna ten i ohydna po prostu bluzka. Bazar gdzieś. Bo sama gdzieś ma piękną twarz i to się wszystko jakby skraca, taka czysta matematyka, ale jednak ten niesmak jest. Jest też druga strona, że tam na przykład widzę, najładniejszą panią, że tak delikatnie powiem, która jest bardzo fajnie ubrana. Bardzo takie jakieś tutaj falbanki czy coś, jakby odwraca to uwagę od czytelnika. To też jest jakoś bardzo fajnie działa. Na przykład widzę też osoby, pan, bardzo piękny i pięknie ubrany. I o to chodzi. To jest właśnie też, no, można powiedzieć, taki syndrom Filipa Bobka, prawda? Czy ktoś widział Filipa Bobka nie w garniturze? Nie wiem, czy skojarzycie. No, jakaś reakcja była najpierw fajna do żartu. Według mnie naprawdę fajne, a reakcja taka, no pięknie. No teraz chciałem też pokazać coś takiego, bo zdarzało się w sytuacji, że jest ktoś bardzo brzydki, tak niesamowicie brzydki, a oprócz tego jeszcze się na przykład nie ubierze dobrze, nie domyje. Wtedy są takie sytuacje, naprawdę, że ciężko to opisać, ja może Dominik! To trzeba go zabrać, bo ono nie będzie potrzebne. Proszę zobaczyć, prawda? Aż ciężko powiedzieć, bo cokolwiek. Nie wiem, czy Państwo, no, o Dominiku nawet powstała taka książka Historia przytoki. Tam są wywiady Umberto Eco, robił z jego matką. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to się stało? I będziemy jakby w dalszej części próbowali odkryć historię przytoki Dominika. Dziękuję bardzo.